Najważniejszych dla Polski powiatowej, Polski wiejskiej, najważniejszych dla wsi i dla zawodu i statusu rolnika. Za to Wam gorąco, serdecznie, z całego serca dziękuję, bo połowa Polaków nie chodzi do wyborów, abdykowała ze swojej funkcji. I my, jako najbardziej aktywna część społeczeństwa, z udziałem państwa, z udziałem solidarności rolników indywidualnych, z udziałem solidarności robotniczej, co jakiś czas mamy ten szlachetny obowiązek reprezentować interesy poszczególnych grup społecznych, które po kolei są rozjeżdżane różnymi liberalnymi decyzjami, jakie serwuje nieodpowiedzialny rząd Rzeczypospolitej. I w taki sposób chciałem przywołać tylko kwestię negocjacji dopłat do produkcji rolnej i dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej, na której rząd stracił 4 miliardy euro, a licząc w odniesieniu do pierwszej perspektywy środków unijnych, to stracił kolejne 6 miliardów na wskaźnikach inflacji. Więc tak naprawdę na wieś spłynie w nowej perspektywie unijnej poprzez nieudane negocjacje rządu PO-PSL 10 miliardów euro pieniędzy mniej. Co gorzej, dzisiaj pracownicy ODR-ów rozkładają bezradnie ręce i mówią, jak my możemy pomóc dzisiaj w integracji Polski z Unią Europejską na obszarach wiejskich, jeżeli z programu rozwoju obszarów wiejskich dzisiaj nie da się pomóc małym gospodarstwom. A takich gospodarstw na terenie Sądeczczyzny jest właśnie najwięcej, bo programy zostały tak przygotowane, że dzisiaj już tylko wielkie firmy, wielkie koncerny i wielkoobszarowe i wielkoprodukcyjne gospodarstwa będą największymi beneficjentami PROW-u w perspektywie unijnej na lata 2015, na lata 2020. Do tego dochodzi szereg innych problemów. To są problemy, które wyszły ostatnio. Nieudolność rządu potwierdza fakt braku jakiejkolwiek próby negocjacji, zahamowania dyrektyw unijnych w zakresie przygotowania produktów spożywczych, w tym wyrobów wędliniarskich. Proszę zwrócić uwagę, że na naszym terenie jest wiele zakładów, które powstały, że tak powiem, z niczego. Nie powstały na bazie tego, że ktoś złodziejsko zawłaszczył majątek publiczny, tylko przedsiębiorcy, najbardziej dynamiczni ludzie od zera wybudowali zakład swoim talentem, swoją determinacją, pracą całej rodziny, dają dzisiaj zatrudnienie. Nierzadko nawet po 1000 osób wygenerowano takie miejsca pracy. To są również zakłady, nie będę ich tutaj wymieniał z imienia, nazwiska, z nazwy, z szydła, ale to są zakłady, które są od tego miejsca położone kilkanaście kilometrów albo kilkadziesiąt kilometrów najwyżej. Dzisiaj połowa produkcji tych zakładów będzie niepotrzebna, trzeba będzie zgasić produkcję, dlatego że rząd polski nie zagwarantował okresu przejściowego, a Francuzi, Litwini dla swoich wyrobów potrafili to zrobić. Francuzi zrobili to dla małż, Litwini, Łotysze zrobili to dla szproty, ale dla polskich wędlin, dla kiełbasy, dla kabanosa takiego okresu przejściowego rząd w ogóle nawet nie podjął się negocjować. Nie wykonał w tej sprawie konsultacji społecznej. Był po stronie koncernów, które importują i sprzedają w sklepach wielkopowierzchniowych i w hipermarketach żywność na pewno bardziej szkodliwą, bo ona jest przetwarzana w taki sposób, że z 1 kilograma mięsa wychodzi 1,7 kg tego produktu, który my kupujemy, a w momencie, kiedy to jest produkowane w naszych zakładach wędliniarskich, to ta proporcja wynosi z 1 kg 0,8. I to są najlepsze wyroby, którymi ci przedsiębiorcy również byli w stanie konkurować w małych osiedlowych sklepach, w małych przydomowych, osiedlowych i wiejskich sklepikach, gdzie jeszcze była szansa rywalizować po prostu jakością produktu, smakiem. Dzisiaj ta produkcja musi być zgaszona, bo kary za przekroczenie norm benzoapirenu wynoszą na przykład 10% przychodu całej firmy. Więc to są kary nieprawdopodobne. One kładą na łopatki do końca cały ten sektor i cały ten segment. Szanowni Państwo, ja uważam, że tutaj wiele grup społecznych mogłoby dzisiaj wyrażać swoje racje, bo nieudolność rządu również jaskrawo przejawia się w fakcie skonfiskowania środków na przyszłe emerytury w otwartych funduszach emerytalnych. Jedną bardzo nieodpowiedzialną decyzją rządu bez dobrowolności uczestnictwa w tym systemie pozbawiono Polaków oszczędności na skalę ponad 150 miliardów złotych zdeponowanych w obligacjach i na najbliższe miesiące ogłoszono decyzję o likwidacji dalszej części tego systemu, nie dając w zamian nic, tylko gwarancję i zapewnienie, obietnicę pustych zapisów księgowych. To rządowi było potrzebne dla doraźnych celów. Nie patrzy rząd długoterminowo, z czego będą żyć przyszli emeryci, kiedy ten wskaźnik zastąpienia na rynku pracy nie pozwoli na to, żeby godne emerytury i renty wypłacać naszym obywatelom za kilkanaście i za kilkadziesiąt lat. Takich decyzji jest bardzo dużo. Przykład Lasy Państwowych jest przykładem bardzo czytelnym, bo otóż nowy minister finansów, pan Mateusz Szczurek, przyszedł, kiedy był już gotowy budżet. Wydawało się, że nic w tym budżecie nie może poprawić, ale okazało się, że może coś pogorszyć. I jedyną decyzją, jaką podjął, to było nałożenie, jak sam to nazwał, podatku obrotowego na polskie lasy. Podatku, który ma zdjąć z tego polskiego podmiotu kwotę 1,6 mld złotych w pierwszej fazie, a potem co roku. I minister miał odwagę takiego zdeterminowanego działania w odniesieniu do polskiej spółki, do polskich lasów państwowych, ale nie miał takiej odwagi, żeby wyrównać w taki sam sposób podatkowo, obciążyć inne podmioty komercyjne, zagraniczne, wielkie korporacyjne podmioty do tego, żeby uczciwie też zapłaciły podatki.